Pięknie mówisz o Asi, o tym, jak troszczysz się o jej samopoczucie. Jak wygląda moment, kiedy kilkuletniemu dziecku trzeba powiedzieć, że rodzice nie są już razem? Jak to się robi? Znaczy, więc też myślę, że decyzja była teraz, bo ona jest chyba jeszcze w takim wieku, że może zapomnieć, może nie rozumieć, może się łatwiej przyzwyczaić. I wiesz, dla niej ona od początku życia bardzo żyła takie spontaniczne życie, że ze mną wyjeżdżała, w dużych miejscach była samolotem, w różnych hotelach, w innych domach. I myślę, że to ją troszkę bawi, że mama z nią mieszka w jednym domu, a tata ma swój dom, że to dla niej, wiesz, nowe rzeczy, nowe zabawki, nowe miejsce, że to nie czuje od niej, że przeżywa. Myślę, że ona to lubi, że to jest taki fan dla niej. To też znaczy, że między wami wszystko to dobrze działa, jeżeli dziecko faktycznie ma to samopoczucie dobre. Też potem pojawia się temat patchworku. Czy jesteś gotowa na taki patchwork, jeżeli w życiu Douglasa ktoś się nowy pojawi? Bo to też jest trudne ostatecznie, stworzyć dobrą taką rodzinę. Znaczy, wiesz, zobaczymy, jak ten moment przyjdzie. Wiadomo, ciężko jako matka, jako rodzic myśleć, że ktoś inny może przyjść w życiu mojej córeczki, gdzie będzie druga taka mama dla niej. No, serce pęka, wiadomo, bym wolała, żeby taka sytuacja nie była, bo kocham ją ponad życie i ona jest moją perełką, ale no wiadomo, z każdej strony to może się stać. Na pewno on też do końca dnia może nie będzie lubiał, że tak będzie, ale takie życie i tak na pewno i mam nadzieję, że będziemy w takiej sytuacji w swoim życiu, gdzie będziemy mogli być przyjaciółmi, że nie będzie na noże ciągle, tylko że właśnie będziemy, dogadamy się i razem spędzimy czas. Bo są rodziny, co właśnie razem spędzają czas i wszystko jest ok. Na koniec poruszę temat domu, bo też gdy rozmawialiśmy w lutym, mówiłaś o tym, że chciałabyś znaleźć sobie dom w Polsce. Czy te poszukiwania jakoś ruszyły? Wiesz co, byłam zobaczyć jeden dom, na razie to powoli to idzie, bo na razie chcemy... Miało być blisko przedszkole, miało być dużo zieleni. Tak, było w Podkowie Leśnym, patrzyłam za dom, ale na razie, wiesz, swoje relacje muszę, wiesz... jak to się mówi, zregulować poukładać i wtedy też będę wiedziała więcej, co tam dalej robić. Właśnie, bo wspomniałaś mi wtedy, że jednym z takich czynników, które zdecyduje o tym, czy będziecie mogły pół roku mieszkać w Polsce, a pół roku w Stanach, jest jednak zdanie taty, tak, ojca tak. dziecka, czyli Douglasa. No i jak jest to w tej tutaj sytuacji? Czy tu jest już dogadanie, czy jeszcze nie? Znaczy, myślę, że niestety taka propozycja, nawet mu nie pytałam o tą propozycję, bo nie myślę, żeby na to się zgodził, bo wiadomo, on też kocha dziecko i chce być blisko dziecka. On do Polski na pewno by się nie przeprowadził, szczególnie w tej sytuacji. Może jakbyśmy byli razem, to by była opcja, ale on zawsze mówił, że by chętnie mieszkał w Portugalii, czy może w innym kraju, może jakby on się przeprowadził gdzieś bliżej do Polski, no to wtedy by było bardziej realistic, ale na dzień dzisiejszy no na razie próbujemy swoje sprawy zakończyć i będziemy myśleć dalej później. Ja Ci życzę, żeby Twoje światełko w oczach rozbłysło, żeby ten uśmiech zawsze był szczery. Mam nadzieję, że jak z tym razem się zobaczymy, to już będziemy rozmawiać tylko o szczęściu. Dobra. Dziękuję Ci. Dzięki, kochany.